Ilustracje bardziej keyforge'owe niż magic'owe. Karty nie są płótnowane. Śliski papier, taki karciany standard. W tym odcinku zajrzę do pudła i ocenię jakość wykonania polskiej edycji gry Mindbug od wydawnictwa Portal Games, od którego otrzymałem ten egzemplarz. Całość ocenię w swojej skali od tragedii aż po wzór. Ta szybka pojedynkowa gra została stworzona m.in. przez mojego mistrza Richarda Garfielda. Aż od razu naszła mnie ochota, aby sobie zagrać w Magic the Gathering, no chociaż w arenę. Jest to gra dwuosobowa od 15 do 25 minut oraz od 8 roku życia. Ten tytuł w sklepach znajdziecie za około 50 zł. Unikatowa mechanika przejmowania kart w tej grze pozwala kontrolować stwory przeciwnika i prowadzi do podejmowania nieszablonowych decyzji, które nawet od weteranów gier karcianych wymagają dostosowania stylu gry. Kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych filmach, krótkie intro i zaczynamy. Pudełko kompaktowych rozmiarów 18 na 13 na 4 cm z lekką fakturą. Wygląda na pancerne. Ilustracje bardziej keyforge'owe niż magic'owe, co od razu nie musi znaczyć czegoś złego. Nie każda karcianka musi być zilustrowana jak dzieło sztuki, którym jest Magic the Gathering. Instrukcja, która posiada... No dobra, strony instrukcji nie są ponumerowane. Już czuję, że Mindbug przejmuje nade mną kontrolę. Skrót zasad na końcu, to lubię. Ważne zwroty, takie jak odrzuć, zabierz, przejmij stwora. Czytelna czcionka. Wizualnie nie ma się do czego przyczepić. Żetony, chociaż w tym akurat przypadku znaczniki życia. Gruby, twardy karton. Jeden gra różowym, a drugi zielonym. Tak oto one prezentują się w całej okazałości. Wszystko ładnie chodzi, bez żadnych zacięć. Kartonowy insercik. Możemy podzielić talię na dwa stosy. Zmieszczą się karty w koszulkach. Twardy, wystarczający kartonik. Karty nie są płótnowane. Śliski papier, taki karciany standard. Są po prostu ok. Każdy stwór w lewym górnym rogu ma swoją siłę, nazwę, umiejętność oraz niektóre mają cechę. Tutaj akurat mamy psiarłacza, jest to łowca, jego umiejętność to atak, pokonaj stwora przeciwnika o sile 6 lub większej. Tak prezentują się rewersy kart. Harpia matka, siła 5, pokonany przejmij do dwóch stworów o sile 5 lub mniejszej. Miotacz mięczaków. Trujący, twoje pozostałe stwory o sile 4 lub mniejszej są łowcami i są podstępne. Zobaczmy, sprawdźmy sobie te słowa kluczowe. Trujący. W walce zawsze pokonuje stwora przeciwnika, z którym walczy, nawet jeśli ma mniejszą siłę od niego. Jeśli stwór przeciwnika ma większą lub równą siłę, trujący stwór także zostaje pokonany. Łowca. Gdy atakujesz łowcą, możesz wybrać stwora przeciwnika, który będzie zmuszony blokować ten atak. I na tej karcie jeszcze mamy podstępny, czyli ataki tego stwora mogą być blokowane tylko przez podstępne stwory. Miotacz mięczaków brzmi troszeczkę sadystycznie. Muszka umysłówka. Zagranie. Przejmij stwora o sile 6 lub większe. Żyrafodol, dobierz cały swój stos kart odrzuconych. Ponury tkacz, trujący, przeciwnik nie może używać umiejętności zagranie. Słoniornica, cóż to jest, twardy, przeciwnik nie może blokować stworami o sile 4 lub mniejszej. Komar odrzutowy, osobliwa beczka, misiosa, miotacz jeżowców. Uwaga, jakaś długa nazwa, rekinia, krabo, psia, mumiornica, snajpeleon, gorylew, tajemnicza syrena, samotny yeti, smok kompostowy. O, tu już mamy po dwie karty takiego samego rodzaju, czyli po prostu tylko kilka tak naprawdę było unikatowych. Resztę kart mamy po dwie. Żabum, żółwiorożec, kłomornik, fretka zamachowiec, tygry wiórka, kangureks, osasyn, skorpion płytowy. Chyba słowa kluczowego twardy nie sprawdzaliśmy. Jeśli ten stwór miałby zostać pokonany, a nie został wcześniej wyczerpany, to wyczerp go zamiast go pokonywać. Sęp cmentarny, wrestlotaur, sówka pająkówka, aksolotl uzdrowiciel, hydra ślimacza. Jak już wspomniałem, są to bardziej keyforge'owe ilustracje. Jedne lepsze, jedne gorsze. Ale jak ktoś lubi bajkowe klimaty, to się w tym odnajdzie. Tarczożuki,
Goblinołak. Są i karty mindbugów, dzięki którym przejmujemy kontrolę nad zagraną kartą przeciwnika. Po dwa dla każdego gracza, różowy oraz zielony. Przejdźmy do podsumowania. Moją oceną, jaką dostaje gra Mindbug za jakość wykonania, jest... klasa minus. Ilustracje po całej karcie bez wstrętnych białych ramek. Niektóre obrazki mogłyby być bardziej ostre. I fajnie, że wszystko w koszulkach mieści nam się w insercie. Oprawa graficzna to kwestia gustu, a przyczepić się nie ma do czego. Wszystkie niezbędne linki zostawiam w opisie tego filmu. Uderzcie w suba i dzwonek. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.